Owacje należeć się będą wszystkim, którzy pojawią się tutaj, ale także tym, którzy
którzy pracowali nad tym całym przedsięwzięciem przez około 900 dni, jak liczył dzisiaj redaktor Radia Olsztyn Maciek Świnarski. Oglądałem także wszystkie informacje. Tak, to są ukłony i owacje dla tych, którzy pracowali nad tą inwestycją. Wielkie brawa. Julia, ty jako bardzo młoda osoba. Nie aż tak, ale dziękuję. Na pewno nie pamiętasz 1978 roku. Wtedy zaczęła się oficjalnie historia hali urania z Olsztynem. Ja ten rok też w sposób szczególny odnotowałem w swoim życiu, bo wtedy się ono zaczęło. Jestem równolatkiem hali urania. Też się zastanawiam, może przydałby mi się jakiś poważny remont i przegląd. Czas pokaże, może warto się tym zająć. 45 lat, szmat czasu. Tak, jesteśmy w hali, która ma 45 lat, przeszła właśnie spektakularną metamorfozę. Mariusz odebrał mnie dzisiaj z dworca i weszliśmy tutaj przed próbą. Ja nie mam porównania, ponieważ no, jestem w Olsztynie nie pierwszy raz, ale w tej hali jestem pierwszy raz, ale naliczyłam, że Mariusz powiedział wow co najmniej 4 razy. Wnioskując z tych 4 wow, wydaje mi się, że kontrast jest dość duży. No dobrze, jak Państwu się podoba? Czy Państwo też powiedzą wow? Ale to będzie piękny wieczór. W takim razie ja też mówię wow, a w nadchodzące części kosmicznego benefisu Urani wprowadzą nas materiały wideo. Przed nami pierwsza część. Poznamy w tej części bohaterkę benefisu. Józef Buziński, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. To z jego inicjatywy powstaje w Olsztynie hala widowiskowo-sportowa. Decyzja zapada 4 lipca 1972 roku. Prace trwały 6 lat z dwuletnią przerwą. Uśpiony plac budowy obudził się dzięki dożynkom. Hala i stadion miały być flagową inwestycją. A dożynki centralne w Olsztynie największą uroczystością dożynkową w dziejach PRL. W lutym premier Piotr Jaroszewicz wyraził jednak uwagę o termin oddania inwestycji. Na plac budowy już nie wspomnie sami mieszkańcy Olsztyna, zakłady pracy, uczniowie. Kiedy premier wrócił w sierpniu, termin nie był już zagrożony. W hali Urani pracuję od 10 września 1978 roku. Co tydzień, sobota, niedziela, każda impreza to chór ludzi. Przez kolejne 42 lata była dobra dziesiątkarzy, szczypionistów i reprezentantów innych dyscyplin. Gościła międzynarodowe imprezy, koncerty i targi. Obrosła też wieloma legendami i zyskała wiele przydomków. To było jeden z najładniejszych sal, jakie zaczynałem w 2000 roku. Hala była cała szklana, czyli właściwie to światło dzienne przeszkadzało i zawodnikom, i telewizji, no wiadomo. I nawet wtedy zakładaliśmy różne tam płótna, nie płótna. I w końcu, w 80 roku zostały założone kotary, między innymi dlatego, że w hali Urania istniało kino. Był wyświetlany film, który miał z wiatrem. Pierwszy seans się zaczynał o 16, a ostatni kończył przed 24. Czyli suma summarum, bo może i obejrzałem ze 3-4 razy przez te 60 seansów, ale żeby od deski do deski, to nie wiem. Nowa hala wciąż jednak nie miała imienia. Dziennik Pojezierza ogłosił wśród czytelników konkurs. Napłynęło 2348 propozycji. Ostatecznie wygrała nazwa zgłoszona przez dwie osoby. Z biegiem czasu imprez nie było tak dużo i hala zaczęła poszukiwać pieniążków, żeby zarabiać. I najpierw pomyślano, żeby może tu zrobić centrum handlowe. Targi, nie, targi i inne tam imprezy weszły. Cały przekrój handlu. Obuwniczy, odzież, nie wiem, zabawki, telewizory, skarpetki, sprzętkarskie, to różne. No, ta hala miała też swój klimat. No, nie wiem, ludzie się do niej przyzwyczaili.
Iglo umieszczona na nią nie tylko z powodu jej kształtu, ale również temperatury, która podczas zimowych treningów spadała nawet poniżej 10 stopni Celsjusza. Poczułem szok, jak przyjechałem pierwszy raz tutaj w zimie i zobaczyłem chłopaków, którzy trenują w rękawiczkach. Siatkówka plażowa to tak samo można jakąś nową odmianę w Olsztynie uprawiały zimową siatkówkę. Durszlakiem uranie nazywano po tym, jak potrzebne okazały się tu nie tylko rękawiczki, ale i parasole. No nie kapało, żeby nie padało, ale że pada, no to kamień. Jak na złość pada wtedy, gdy uranie nie padają. Kibice i zawodnicy pamiętać ją będą również dzięki specyficznej woni, która zostaje w ubraniach jeszcze długo po wizycie w okolicach parkietu. To wszystko jednak stawało się nieważne, bo w hali pojawiały się sportowe emocje. Hala Urania wymaga radykalnej przebudowy. Hala jest przestarzała i nie spełnia większości kryteriów stawianych przez związki sportowe. No i przyszedł ten moment właśnie, kiedy tutaj idzie do remontu. Otwierać to może nie otwierałem, ale zamykać dosłownie i przeraźnie zamykałem. Nie może więc dziwić, że to on oprowadzał ostatnią wycieczkę po starym obiekcie. Po tych 43 latach 1 lipca 2021 została zamknięta. A tak ma wyglądać nowa hala Urania. Koncepcję przygotował zespół olsztyńskich architektów. Znalazła się tu ścianka wspinaczkowa, ale jak gwiazd sportu, 200 miejsc parkingowych, a przede wszystkim hala główna i boisko rozgrzewkowe z własną trybuną. Ten obiekt, w którym dzisiaj jesteśmy, chyba ostatni raz widzimy takim, jakim on dzisiaj jest, bo będziemy go gruntownie przebudowywać. Historie, które w sobie nosi, to ważna część wspomnień pokoleń Olsztynian. To w końcu wyjątkowa stylistyka, której niebawem próżno będzie szukać gdziekolwiek indziej. Życzyłbym sobie, żeby ten klimat pozostał. Ależ emocje, ależ historia, kiedy zespół Czerwony Tulipan zaczął śpiewać jedyne, co mam do złudzenia, że mogę mieć własne pragnienie. Myślę, że dzisiaj spełnia się wielkie pragnienie wszystkich mieszkańców Olsztyna, a może Stefana, Ewa i Krysia zmienią tekst piosenki, bo to pragnienie udało się spełnić. Myślę, że to będzie nie tylko pragnienie Olsztynian, bo teraz ja jako gdańszczanka, a teraz z wyboru warszawianka też mam ochotę przebywać tutaj coraz częściej. Zabrzmiało jak słowa zazdrości, ja wiem, jako arena czy torba, nie macie takiej pięknej hali, ani w Gdańsku, ani w Warszawie. Może będziesz miał okazję częściej odwiedzać koszty. Jeszcze tak do końca się nie przyjrzałam wszystkim kątom, ale zrobię tabelkę, porównanie i wrócę z wynikami. Bardzo się cieszę, a może także pięknie nam w tej hali niebawem zaśpiewasz. Było cudownie. Szanowni Państwo, czas na ceremonię, oficjalną ceremonię otwarcia hali. Zapraszamy na scenę prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza. Drodzy Olsztynianie, Szanowni Państwo, w historii miast, podobnie jak w życiu każdego z nas, są momenty ważne i rzutujące na naszą przyszłość. W najnowszej historii Olsztyna takim ważnym momentem była podjęta pół wieku temu decyzja o budowie tej starej hali Urani, której film przed chwilą nam ją przywołał. Był to obiekt o wyjątkowej architekturze i jednocześnie obiekt, w którym panowała też wyjątkowa atmosfera. Hali, która była, stała się symbolem Olsztyna, przyczyniła się do nadania mu nowego oblicza. Mury tej wyjątkowej hali były świadkiem bardzo wielu ważnych wydarzeń sportowych, artystycznych, kulturalnych, targowych, co również w części
filmowej mieliśmy możliwość zobaczyć. Tu przeżywaliśmy niezapomniane emocje, niezapomniane chwile. Jestem przekonany, że w tej nowej hali będzie jeszcze wspaniale. Historia hali jest pięknym, dziejowym dokumentem pokazującym się, jak zmieniało się nasze miasto, nasz piękny Olsztyn. Nie byłoby tego wszystkiego bez was, bez wspaniałych mieszkańców, którzy tutaj żyją, którzy mają swoje marzenia, którzy potrafią w ramach wspólnoty samorządowej realizować je i wdrażać wspaniałe projekty, którego świadkiem Nowa Urania na dzień dzisiejszy właśnie jest. Te wydarzenia, które tutaj się odbywały, były powodem naszej dumy, dumy z naszego miasta. I dzisiaj postaramy się przypomnieć Państwu te wspaniałe chwile, bo przecież ich było bardzo wiele, a dzisiaj zaprosiliśmy Was wszystkich na galaktyczny benefis Urania. Szanowni Państwo, zwykło się mówić, że czas robi swoje. Ten czas nie oszczędził również starej Urani. Kiedy stanęliśmy przed perspektywą jej zamknięcia, powiedziałem sobie, że nie wolno pozwolić, by ten obiekt, symbol, zniknął z przestrzeni architektonicznej i kulturowej miasta Olsztyna, naszego miasta. Wiedziałem, że w takim postrzeganiu tej sprawy nie jestem odosobniony, bo takie również były pragnienia, oczekiwania i, jak zawsze powtarzam, marzenia nasze wspólne, naszych mieszkańców. Wiedziałem, że musimy zdobyć środki na to, ażeby przywrócić blask tej wspaniałej arenie, w której tak wiele wyjątkowych wydarzeń się na przestrzeni tych 40 kilku lat odbywało i w których my uczestniczyliśmy. Nie będę ukrywał, że realizacja tego projektu była jednym z priorytetowych wyzwań, jakie przed sobą, moimi współpracownikami stawiałem. I dzisiaj jestem szczęśliwy, jak i wszyscy jesteśmy zapewne szczęśliwi, że nasze marzenia się spełniły. By jednak cel ten można było zrealizować, potrzebna była współpraca właśnie bardzo wielu kompetentnych, doświadczonych ludzi, współpracowników i wspólna praca. Chciałbym powiedzieć, że przez te 2 lata z bliska uczestniczyłem w realizacji wraz z naszym zespołem, z Urzędu Miasta, w realizacji tego projektu, który dzisiaj jest w finale galaktycznego spojrzenia na historię naszej Urani. Fakt, że dzisiaj się spotykamy w hali Urania, na pewno sprawia nam wielką radość. Radość jest tym większa, że obiekt jest równie piękny, jak jego pierwotna wersja, ale nowocześniejszy, bardziej funkcjonalny, dużo większy. I chciałbym powiedzieć, że jest to na pewno zasługa również naszych wyjątkowych projektantów zespołu architektonicznego z Olsztyna, który wygrał w ramach ogłoszonego przez Urząd Miasta konkursu architektonicznego na zaprojektowanie tego obiektu, a więc naszego wspaniałego zespołu pracowni architektonicznej Urban. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Również z tego miejsca chciałbym gorąco i serdecznie podziękować dzisiaj już senatorowi naszego województwa, senatorowi Markowi Gustawowi Brzezinowi, który, gdy staraliśmy się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur, gdy ich brakowało, był wspólnie z zarządem województwa, samorządem województwa, na tyle operatywny,
że załatwił potrzebne środki w Komisji Europejskiej i tym samym w roku 2021 po przeprowadzonym przetargu mogliśmy przystąpić do realizacji tego projektu. Wielkie słowa podziękowania. Panie senatorze, panie marszałku. I jest to oczywiście działanie odosobnione, bo chciałbym podkreślić, samorząd województwa zawsze wspierał gminę Olsztyn, miasto Olsztyn, prezydenta miasta w jego działaniach, a przede wszystkim w tym wszystkim, co robimy wspólnie na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz rozwoju naszego pięknego miasta. Od kiedy pamiętam, równie gorąco i serdecznie wspierał obecny pan marszałek Marcin Kuchciński, który w tej hali kiedyś, niegdyś również jako zawodnik występował w drużynie siatkówki. Wielkie słowa uznania. Gratulacje. To, że doczekaliśmy zakończenia rewitalizacji tej inwestycji, to oczywiście wielka praca wykonawcy, naszego wykonawcy, którego wybraliśmy, jak wspomniałem, 2 lata temu, firmy Mirbud, która była otwarta na każde nasze oczekiwanie, na każde polepszenie warunków, które wynikały chociażby z doświadczeń, które w trakcie realizacji zdobywaliśmy. I również chciałbym zarządowi tej firmy, wszystkim pracownikom, a pracowało ich tu w momentach tych najbardziej zaawansowanych prac około 500 osób. A więc wielkie wyzwanie, wielka praca. Serdecznie, serdecznie wam dziękujemy. Szanowni Państwo, nie byłoby tej inwestycji bez kompetentnego zespołu Urzędu Miasta, a więc moich współpracowników. Bez współpracy z Radą Miasta i bez współpracy, oczywiście jak to wspomniałem na samym początku, z mieszkańcami naszej wspólnoty samorządowej, z wami, bo te marzenia możemy wspólnie realizować i jestem przekonany, że nie tylko ten projekt jest naszym wspólnym ostatnim słowem, ale kolejne, następne, które przygotowujemy i które będziemy realizować. Wielkie słowa dla was również kieruję i do was serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przyszliśmy do Orani, żeby ponownie poczuć więź, jaka od zawsze łączyła uczestników odbywających się tu wydarzeń. Jestem przekonany, że już dziś i w najbliższych dniach będziemy mogli przekonać się, że pod tym względem nic się nie zmieniło. Wszystkie parametry techniczne, ekonomiczne zapewne będą dostępne poprzez nasze media, które dzisiaj są jak zwykle z nami, o tym się od nich dowiemy. Jednak tym, co nas dzisiaj łączy, jest wspólnota pozytywnych emocji. Dlatego poproszę pana marszałka Marcina Kuchcińskiego tutaj również na scenę, bo za chwilę chcielibyśmy wspólnie razem ogłosić, ale to za chwilę powiemy co. Panie marszałku, proszę bardzo. Dobry wieczór, szanowni państwo, moi drodzy. Bardzo miło znowu was tutaj widzieć. Jestem bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że dzisiaj spełnia się nie tylko moje marzenia, ale również wasze, mieszkańców Olsztyna, mieszkańców regionu. Myślę, że nie tylko. My jako Zarząd Województwa nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba przekonywać, trzeba rozmawiać, żeby fundusze europejskie zostały przekierowane na modernizację naszej uralni. I dzisiaj coś, co parę lat temu wydawało się zupełnie niemożliwe, stało się faktem. Wiem, że będę tu spotykał aktorów, sportowców, ale przede wszystkim każdego dnia chciałbym spotykać tutaj was. Dzisiaj życzę wam dobrego wieczoru i do zobaczenia na trybunach. Szanowni drodzy państwo, pozwólcie, że dokonamy wspólnego otwarcia z panem marszałkiem tej naszej pięknej, nowej, galaktycznej uranii. Panie marszałku, halę uranię uważamy za otwartą.